Moi drodzy, ja was bardzo pięknie witam w FNAF-ie Sister Location. Przed nami dzisiaj noc 3 i powiem wam szczerze, że na aktualny moment gra mi się naprawdę giga podoba. Dlaczego? Ponieważ mechanika w tej grze jest inna niż w każdym innym FNAF-ie. No w sumie w każdym FNAF-ie jest inna mechanika, jakaś tam unikalna na swój sposób. Natomiast tutaj ta gra jest po prostu jakby zlepką minigierek, które tworzą się w historię. I naprawdę mega mi się to podoba, fajne to jest. Nie mogę się doczekać nocy trzeciej. Moi drodzy, poproszę o spam serduszek w komentarzach i o spam łapkami w górę pod tym filmem dla montażysty, czyli Kiełbasina, za to, co odwalił. Moi drodzy, pisaliście pod ostatnim odcinkiem, pierwszym odcinkiem z FNAF-a Sister Location, że przydałyby się napisy. Jest bardzo, ale to bardzo dużo dialogów po angielsku w tej grze, a ja też nie będę wszystkiego tłumaczył. No i generalnie Kiełbasin zadeklarował się, że od tego odcinka przetłumaczy wam każdy odcinek z tej serii. Także moi drodzy, moim zdaniem zasługuje to na serduszko w komentarzach w ramach wdzięczności, dlatego, bo no nie musiał. Dostanie za to premię, oczywiście dostanie, no ale nie musiał tego robić, także dzięki Kiełbasin. Właśnie z ekstra, my lecimy standardowo. Subskrypcja, jak ktoś ogląda do tego momentu, łapka w górę, jeżeli seria wam się spodoba i chcecie ją codziennie. No i zaczynamy. Przed nami noc 3, włączam muzyczkę. I znowu ta dziewczynka. Hej. Okej, okay, znowu mamy winda. W ogóle, moi drodzy, pisaliście mi... No Jezu, no nie pogadam się. Pisaliście mi generalnie, że w grze jest znowu kryte kilka zakończeń. I powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że te zakończenia będą tutaj gdzieś do wykonania, nie? W sensie, patrzcie, tu jest zbyt dużo rzeczy do kliknięcia. To można kliknąć. O! Muzyczka z windy! Pog! We offer contemporary jazz, classical, rainforest ambiance, as well as a wide selection of other choices. Ja bym jazz poprosił. Using the keypad below, fantastycznie. It seems you had some trouble with the keypad. Niezły keypad. Mike. Co to znaczy to Mike w ogóle? Thank you for selecting. Tak się nazywam? Casual bongos, dokładnie tak. Ale nuta. Now that your elevator experience has been customized to your świetne, needs, and świetne. You're thoroughly relaxed. It's worth mentioning jestem totalnie zrelaksowany. Yesterday, your pay has been decreased by a substantial amount. Please enjoy the rest of your descent. Fantastycznie. Dobra, moi drodzy. Czego się możemy spodziewać dzisiaj? No powiem wam szczerze, po nocy drugiej aktualnie bardzo mało wiemy. Ja nie mam totalnie punkt zaczepienia mechanicznego, jakby mam, no bo mechanika jest jakby prosta, nie? Ale fabularnie nie mam żadnego punktu zaczepienia. Prosiłbym o jakieś wskazówki od was. Mogę już czy nie? O, mogę. Od jakiejś wskazówki od was, oczywiście bez spoilerowe, wiadomo. Due to unforeseen malfunctions from today's shows, your nightly duties will require you to perform maintenance that you may or may not be skilled enough to perform. It became necessary for technicians to attempt to disconnect Funtime Freddy's power module. However, they were Funtime Freddy. Allowing them to try again would be an inefficient fryer, path forward, as we would need to allow 6 to 8 weeks for recovery and physical therapy. Pogchamp! You will need to reach the parts and service room on the other side of Funtime Auditorium to perform the procedure yourself. Let's check on Ballora first and make sure she's on her stage. Dobra, to najpierw Ballora. Fantastycznie. Ty, nie wiem, to jest tak creepy. Czy... Ona jest w chyba nie jest w dobrej kondycji. A, normalnie jest, ta normalnie tam. Check on Funtime Foxy. It's important to make sure she's on her stage before entering. Pewnie go nie będzie. No kto by się spodziewał? Great. It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. There is no need to check on Baby tonight. Please refrain from entering unauthorized areas. Proceed directly to Funtime Auditorium. Funtime Auditorium. I guess to jest pewnie tutaj, tak? Tak. Funtime Foxy is motion. Ciemno jest. For this reason, it's important to keep the room dark as to not accidentally activate her. Okay. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Okay, czyli proceed forward to reach the parts and service room. Czy to jest gra na słuch, mam rozumieć, tak? Czekajcie. Jest jakiś dźwięk? I był dźwięk teraz? Okej, okay. I muszę dostać się tak. Musimy po prostu nie natknąć się na Foxy'ego i musi tu być ciemno, bo Foxy reaguje na... No wiecie, na obraz, nie? To jest chyba normalne, dobra. Jest dźwięk? Ruszył się? Tak, dobra, to są dźwięki ruszania się. Dobra, czy ja go nie widzę, to mogę iść, tak? Chyba tak. O! Ruszył się?
Nie widzę nic. Czy mogę biec? Chyba mogę. Chyba stylistyk, nie? O! Nie wiem, czy on tu był, czy nie. Nie ma go, dobra. Dobra, ruszył się teraz znowu. Jezu, gra na dźwięk, czarny ekran, pokczamp! Dobra. Ruszysz, a ten dźwięk w ogóle, jakby nie wiem. W uszach coś dudni. Mogę? O nie, ruszył się w tym momencie. Dobra. O, jestem już, dobra, udało się. Za pierwszym S. Siema. Great job reaching parts and service. It seems that Funtime Freddy is out of power, which should make your job much easier. O. The release switch for the chest cavity is located on the underside of the endoskeleton jaw. To reach it, we will first need to open the face plates. You will need to press the face plate release triggers in a specific order, and it's important to be as precise and as careful as possible. Locate the small button on Freddy's face, just under his right cheek, and press it. Buttons musimy znaleźć jakiś guzik po prawej stronie jego... Tak? Tu? For clarification, please note that I'm referring to Freddy's right, not your right. A, jestem debilem. No tak, no przecież to jest jego lewa. Czyli co, tutaj, tak? Okej, okay, dlaczego my rozbieramy animatronika? O co tu chodzi? Lewy jest tu. Great. Now carefully locate and press the button next to Freddy's right eye. Right eye, czyli to jest lewe? Czyli to jest jego prawe? Tak? Gdzie jest przycisk? Right eye. Tutaj. O. Great. Now carefully locate and press the button just above Freddy's nose. Freddy nose. Tutaj tak. Okej. Okay. Good job. The face plates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Na dole szczęki? Te? Nie. Może któryś z tych? Nie wyskoczysz mi zaraz, tak? Tu? Nie, no wątpię ty. Co jest? Good job. The face plates should now be open. Tak, good job, no. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. To? O, pog? Excellent. The chest cavity should now be open. Kurde, ciężkie, ledwo to widać. From the chest cavity. Okay, power model to jest pewnie to. Great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Bonnie. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Mordo, bo ten, jedna rzecz się nie zgadza, nie? Ten Bonnie tu zniknęła. Gdzie ona jest? Mogę tak... Co mam kliknąć? Miałem kliknąć jakiś duży czarny przycisk. Ale... To że nos? Nie rozumiem, gdzie ona jest. No tutaj? Że no, no ale przecież ona mi ucieka, no to jak, znaczy on mi ucieka, Jezu, czemu mówię, bo oni znowu ona. Piąta część, dalej się mylę, pokczamp. Kalo? Aha. Ty, no nie rozumiem. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Że nos? Nie, no nie. Nie rozumiem, o co chodzi? Czyli, nie, że ja mam wybejtować jakąś animację, żebym był w stanie jakby dotknąć jej... Przycisku, czy co? Czekajcie. No, klikam ten nos. Dobra, to nie jest nos. Czyli po prostu muszę ją w jakiejś pozycji chyba... mieć zamkniętej, tylko w jakiej? No w tej nie. Jak ją mam wybejtować? No to bejtujmy ją. Wywalaj stąd. Żeby się w jakiejś... No ale dalej tutaj. No nie, inna pozycja, mordo. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. No tutaj też, nie? No, ona się musi jakoś wybejtować z pozycją, wydaje mi się, no bo nos nie kliknę. Tu jest, no ale zobaczcie, jakby zakrywa się, nie? Chyba, że mogę jakby przez tego, no nie wiem. Okej.
Nie, no weź. Co to są za dźwięki, ja się pytam. Napierdziele. Dobra, nie było to najstraszniejsze na świecie. Ej, podoba mi się ta gra. Naprawdę, podoba mi się. Jest to trudne. No, jest to trudne na pierwszy rzut oka. Aczkolwiek jakby sam fakt tego, że jakby co noc wykonujesz co innego i to są takie unikalne minigierki, zajebiste to jest. Tak mi to siedzi. Giga, giga, giga fajne. Dobra, nie rozumiem tego. No nie gadaj. Od nowa? A nie, nie od nowa. A, bo te wenty już... O nie, czyli Foxy'ego od nowa. Moments later. Jestem, uff. Dobra, to jest prosta akurat. Ta minigierka jest prosta. Siema. To jest ten przycisk, Imo. No. Nie no, skąd jest to? The release switch for the chest cavity is located on the underside of the endoskeleton jaw. To reach it, we will first need to open the face plates. You will need to press the face plate release triggers in a specific order, and it's important to be as precise and as careful as possible. Locate the small button on Freddy's face, just under his right cheek, and press it. Dobra, czy tak, prawy, lewy... Great. Great. Now carefully... Great. Jezu, przestraszyłem się tego! Good job. Yes. The face plates should now be tu, open. Tu. Great work. I teraz tak. Required to remove the secondary power module. Jak tego śmiecia wybajtować? Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Gdzie ty jesteś, panie Bonnie? Tutaj. I to jest jakby zła animacja, nie? Tutaj jest. Ty, papa, idzie do góry jakby. Dobra, dobra, kumam! I patrzcie, mamy przycisk. Dobra, ty, to jest banalnie proste przecież. Nie, dobra, żartowałem. Słabad. Dobra, 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 ale już kumam przynajmniej o co chodzi, czyli... Albo w tym miejscu, albo po prawej stronie, znaczy no jego prawej, mojej lewej. Trzeba go po prostu wybejtować, żeby się po prostu do góry podniósł i tak jakoś... Jakimś takim, wiecie, wolnym ruchem, nie? Tak? A może Bonnie to nie ma w ogóle, nie? I dlatego też ten nie klikam. O, o, o! Patrzcie, 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 wysuwa się cała. Cały! I jest ten przycisk. Jest! 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 Mamy to! Acquired both power modules. This completes your tasks for the night. To tyle? Please exit the building through Funtime Auditorium, and we'll see you back here again tomorrow. Co jest? Ej, ta nazwa była banalnie prosta. To aż dziwne. Ten dźwięk w ogóle, jakby ktoś sikał. Ci na ryj. I co, i Foxiarz po raz drugi. Okej. Okay. Jest. Co krok, spacja. Ale teraz jest jakiś chyba bardziej aktywny. Dobra. No spokojnie. Wejdziemy, wejdziemy, moi drodzy, na chillu. Kolejny krok. Aaaa! Ty, no to nieźle! To nieźle, że go nie było widać! No to ciekawe. O co tu chodzi? Co jest? Kim jest ta dziewczynka? To jest nasza siostra? Gdzie my jesteśmy? Be still and quiet. Co jest? Gdzie my jesteśmy? I think they noticed that you never left the building last night. Ty czekaj. Czekaj, to dalej jedź. Czy ja to nie jest game over? Ja przeszedłem tą noc czy nie? Aha. Night 4. Ty gdzie w ogóle...
Czy jestem w animatroniku jakimś? Ej, nie p***dol. O co tu chodzi? Ale creepy gówno. Kim ty jesteś? Świetnie. Try not to wiggle, though. You're inside something that came from my old pizza. Co jest? I don't think it was ever used. Nigdy nie był używany? Stary pizza. Too dangerous. It's just big enough for. Jestem w animatroniku jakimś nowym. Nie. Just barely. Czy ja jestem Purple Guy'em? To jest jakaś historia, opowieść, nie rozumiem. Do you know why they call it the scooping room? Nie wiem. It's because, dummy, this is the room where they use the scooper. Co jest? Kim ja jestem? Isn't that a fun name for something? The scooper. It's scooper. Like something you would use for ice cream. Świetnie. Or sprinkles. It sounds like something you. Czemu jestem w animatroniku? A może to jest dusza? Nie wiem. W którym roku się dzieje ten FNAF? It sounds like someone else is in the building. Co jest grane? Aha. Okay, bring a roll. Aha. Forward. One. More. Okay, stop. Set it down. Watch the step. What happened to it this time? Just seems like these things can't go a day without breaking down. O co chodzi? It's always the same, man. Some kind of hardware now. Dwóch typów. O co tu chodzi? Nic nie rozumiem. W sensie, no rozumiem co, o czym gadają tak dalej, ale... Ej, no weź! Ciszę troszkę, bo za głośno. Nie rozumiem totalnie... Nie rozumiem fabuły totalnie, nie jakby... Nie kumam, w którym roku jesteśmy. Nie kumam nic. Co jest? Czy to jest ta Balora? O co w tym chodzi? Co jakby jest tam? Co to jest to czerwone? Nic nie rozumiem. I tak, to jest Balora. They think there is something wrong on the inside. Nie rozumiem. The only thing that matters is knowing how to pretend. Nie, no weź! Ty, to jest w ogóle insane, że to się trwa... Ale co jest z nią nie tak? Aha. Mogę się stąd proszę wydostać? O! Otwieraj, otwieraj, otwieraj! Mogę wyjść proszę, jakoś... Ty, no nie mogę nic zrobić, zajebiście! A! Mamy tu czekać. Springlocks? Czy to jest strój Springtrapa? Czekajcie, to jest coś z tego, nie? Chcę mam to nakręcać, czy co mam robić?
Nie rozumiem, o co tu chodzi za bardzo. To totalnie tego nie rozumiem, o co tu chodzi? Co to jest? Idź stąd. Proszę. Co, mam to nabijać, czy co? Nie, weź! Co to było? Co to było? Teraz jest game over, okej. Okay. Dalej nie rozumiem, czemu Foxy mnie zjadł i przeżyłem. To jest coś, czego nie potrafię pojąć. Moi drodzy, nie będę tego zaczynał i nie będę tego przychodził w tym odcinku. To przejdziemy już w następnym. Proszę jakieś tipy i proszę o bezspoilerowe komentowanie tego, co ja widzę aktualnie na ekranie i co się dzieje fabularnie, bo ja tego nie rozumiem. Jakby nie wiem przede wszystkim, to jest chyba najważniejsze, powinniśmy zacząć od tego, w którym miejscu, w jakim przedziale czasowym dzieje się ten FNAF. Jest to chyba, wydaje mi się, gdzieś jakieś starsze lata. Na pewno nie jest, są to lata FNAF 3 i totalnie nie rozumiem, kim jest ta dziewczynka, czy to jest jakaś dusza, czy co, i nie wiem. Dobra, moi drodzy, jutro o tym pogadamy. Subskrybujcie kanał, stawcie łapkę w górę i do zobaczenia.